stanie się dealerem Azimut Yachts w Polsce jest swoistą nobilitacją dla dobrych jachtów. Do tej pory dobre jachty w swojej ofercie mogły zaoferować klientowi maksymalnie jacht o długości 70-78 stóp. Natomiast Azimut zaczyna się od 45 i ma również linię Grande. Dlatego na chwilę obecną spółka, firma Dobre Jachty może oferować klientom jachty dużo większe niż do tej pory. I tak naprawdę wchodzimy zupełnie na inny rynek, zarówno jachtów, jak również wszelkich relacji. Od strony takiej biznesowej, od strony wartości, którą chcemy dostarczać dla rynku jako takiego polskiego, i dla pojedynczego klienta, który chce zainteresować się jachtingiem od strony i właśnie tego lifestyle'u, czyli kwestii związanej z wypoczynkiem, z prestiżem, ale też od strony inwestycyjnej, od strony biznesowej chcemy zaoferować nową jakość, nowy produkt i to, co szalenie istotne w przypadku marki Azimut, reprezentujemy przecież markę Azimut Yachts, jesteśmy Azimut Yachts Poland. Spółka Dobre Jachty jest przedstawicielem i wyłącznym dystrybutorem tej marki Azimut na Polskę. Chcemy uczynić te jachty bardziej dostępne dla klientów, którzy no, są w stanie zainwestować z własnych środków, są w stanie zainwestować ze środków finansowania częściowo przez bank, ale też znajdujemy nowe rozwiązania. Dobre Jachty, wprowadzając Azimut Yachts na polski rynek, tak naprawdę odświeżając tą markę na polskim rynku, bo przecież ona już była obecna, chcemy ją mocno przybliżyć klientowi, pokazać, że te jachty są innowacyjne, ale również chcemy pokazać, że dostarczamy nowych rozwiązań dla klientów. Między innymi chodzi nam o to, żeby klient był w pełni usatysfakcjonowany, czyli na chwilę obecną Dobre Jachty świadczą usługi 360 stopni dla jachtingu, czyli począwszy od doradztwa, jako Trust Advisor, doradzimy, czy ta jednostka będzie najlepsza dla klienta, poprzez przeprowadzenie w sposób legalny, w sposób zgodny z prawem, transakcji finansowej zakupu tego jachtu, poprzez wydanie tego jachtu, zarejestrowanie tej jednostki, jak również później poprzez całą obsługę sprzedażową, nie tylko przez okres gwarancyjny, co często ma miejsce, ale również po okresie gwarancyjnym, czyli wszelkie deliverki, przystawianie jachtów, maintenance, ready to go i tak dalej, jak również najnowszą ofertą dobrych jachtów będzie tokenizacja pierwszego jachtu Azimuta w Polsce. Azimut Yachts Poland na dzień dzisiejszy oferuje narzędzia finansowania tradycyjne, czyli takie jak mieliśmy do tej pory, czyli współpracujemy z bankami, gdzie oferujemy i współpracujemy z bankiem, przygotowując ofertę leasingową dla klienta przy jego możliwościach finansowych. To jest jedna z takich tradycyjnych form zdobywania finansowania. Druga forma, nad którą obecnie pracujemy, to jest forma crowdfundingowa, czyli taka, gdzie społeczność, która będzie chciała zainwestować w jacht, również z zaangażowaniem, mam nadzieję, artystów lub też sportowców, będzie drogą do sfinansowania i nabycia większej lub mniejszej części takiego jachtu. I trzecia forma inwestowania to jest forma w oparciu o blockchaina, w oparciu o NFT. Ona jest jeszcze w fazie projektowania, w fazie, nazwijmy to, testowania technologicznego, a jednocześnie w fazie weryfikacji formalno-prawnej. To są wszelkie kwestie związane z tym, żeby nasz klient, który dokona takiego zakupu, również częściowego takiego jachtu, no był bezpieczny nie tylko od strony technologicznej, organizacyjnej, ale również formalno-prawnej. W dobrych jachtach przestajemy posługiwać się sformułowaniem bestsell, czyli to, co jest najbardziej popularne w sprzedaży. Jest to podyktowane naszym podejściem, które ma wyróżniać się właśnie customer hypercentricity, czyli że klient jest w centrum naszej uwagi i bardzo mocno będziemy fokusować się i odnosić się do potrzeb klienta. Będziemy starać się je odkryć, dzięki czemu będziemy dobierać jacht do indywidualnych potrzeb klienta, bo nie dla wszystkich wiatr we włosach, kąpiele słoneczne oznacza to samo. Jedni wolą jacht bardziej sportowy, jedni wolą jacht do daily tripów, jedni poszukują jachtu rodzinnego, a jeszcze inni klienci potrzebują jachtu, który będzie tani w utrzymaniu pod względem zużycia paliwa, dzięki czemu miał bardzo duży zasięg na bardzo dalekie przepłynięcia. To wszystko będziemy właśnie starać się przedstawić klientowi w sposób jak najlepszy, dlatego jednostka, która będzie dla niego dobierana, będzie dobierana w sposób taki, by pokryła w jak największym stopniu jego indywidualne potrzeby. I rzeczywiście uważam, że jacht na pewnych żaglach jest czymś wspaniałym, czymś pięknym, jest no, jedną z kwintesencji tego, co chcielibyśmy widzieć. Jeżeli już mamy taką dostępność, mamy te jachty, które są dziełami sztuki, to myślę, że jachting jest taką kwintesencją połączenia piękna, również biznesu i
tego smakowania życia w takim najwyższym poziomie, jaki możemy sobie zamarzyć, ponieważ z jednej strony mamy stały, ciągły kontakt z naturą, nie ma innej możliwości uprawiania jachtingu, jak tylko taka, gdzie mamy bezpośredni kontakt z naturą. Mamy w tym wszystkim również poczucie wolności, no bo trudno uprawiać jachting, kiedy nie będziemy mieli przestrzeni i nie będziemy czuli tej wolności, tego wiatru, czy to w żaglach, czy to we włosach, no ale generalnie czujemy tą przestrzeń, tą wolność. I to są te emocje, które zapamiętujemy. Dobre jachty dzisiaj stają się Trust Advisorem, czyli my będziemy osobami, które Wam doradzą, będą prowadzić profesjonalnie transakcję jachtową. Natomiast wierzymy, że klient do nas przychodzi ze względu na nasze podejście, ale również ze względu na to, jaką markę reprezentujemy i mamy w portfolio. Najważniejsze dla Azimuta również było to, że nasz zespół musi przejść egzaminy, czyli musimy dostać pełną autoryzację na sprzedaż marki Azimut. Co to oznacza? Że zespół zarówno serwisowy musiał zdać, przejść szkolenie w siedzibie Azimuta, musiał wejść, zobaczyć, dotknąć wszystkich rzeczy, które będzie w przyszłości serwisował, jak również musiał zdać egzamin z wiedzy teoretycznej. To samo dotyczyło również oferty handlowej. Ja, jak również mój zespół, wszyscy musieliśmy zdać egzaminy, że wiemy, co sprzedajemy, wiemy, o czym mówimy i wszystkie rzeczy przekazywane przez nas są prawdziwe. Jachty wyselekcjonowane przez nas jako produkty najlepsze dla polskiego klienta w dostępności na 2024 rok zostały wybrane przez nas na podstawie naszej wiedzy o rynku. Zdecydowaliśmy się na wybór jachtów Azimut, Flybridge 53, Magellano 66 oraz z kolekcji ponownie Flybridge, czyli model 60 i 66. Podyktowane to było naszym doświadczeniem, czyli tym, o czym rozmawiamy z klientami, jakie zgłaszają nam potrzeby. Czyli w dużej mierze miały to być jachty rodzinne z kilkoma miejscami na jachcie do wypoczynku. I mam tutaj na myśli kokpit, dość duży flybridge oraz dziobowa strefa, która na chwilę obecną nie służy już tylko do opalania, ale również do spędzania czasu ze znajomymi.